Perspektywy to miesięcznik edukacyjny dla młodzieży, który już od 25 lat publikuje rankingi najlepszych szkół w Polsce. Ranking jest jeszcze bardzo świeży, to dzisiaj dopiero rano dostaliśmy te wyniki, więc pozwolą Państwu, że jeszcze nie z pamięci, a tutaj troszeczkę przy pomocy takiego kartki Państwu powiem, jak to wygląda, a rzeczywiście jeszcze czym chwalić. W chwili obecnej jesteśmy w technikum w Kołobrzegu, technikum naszym tutaj na ulicy Arciszewskiego. Otwieraliśmy przed chwilą nową pracownię i być może właśnie dzięki takim działaniom, otwieranie nowych pracowni, rozwój tutaj młodzieży, tak mamy dobre wyniki i tu po raz pierwszy jest wysokie miejsce tego technikum. Jest to technikum transportowe zorganizowane w tej szkole i w województwie zachodniopomorskim znalazło się u nas po raz pierwszy na tak wysokim 10. miejscu. Mamy nasze technikum, które od wielu lat zajmuje dobre pozycje w rankingu. Jest to technikum informatyczne w zespole szkół Henryka Sienkiewicza. W tym roku jest to miejsce 3., czyli na podium. Wyprzedziły nas tylko 2 technika zorganizowane w Szczecinie. Dobre, bo 12. miejsce uzyskało technikum ekonomiczne zespołu szkół ekonomiczno-hotelarskich imienia Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Zgodnie z postanowieniem kapituły w rankingu techników 2023 technika zostały ocenione za pomocą 4 kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Jeśli chodzi o licea, to pod uwagę były brane 3 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Nie ukrywam też, że cieszy nas sytuacja związana z naszym dwujęzycznym liceum tutaj Kopernika. Mamy miejsce 8., czyli o awans o 1 oczko. Rok wcześniej byliśmy na miejscu 9. Liceum otrzymało również srebrną tarczę. Warto też dodać, że na 19. miejsce wskoczyło drugie liceum imienia Henryka Sienkiewicza, które w ubiegłym roku w ogóle nie znalazło się w najlepszej 50. Dodatkowo Sienkiewicz otrzymał brązową tarczę.